Siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj ostatni, czwarty już filmik poradnikowy, który jest związany z Heroesami 3. No jak na złość, przez cały dzień nie dostawałem żadnych powiadomień na telefon, a teraz jak włączyłem nagrywanie, to oczywiście się zesrało. Ale dobra, przechodzimy teraz do meritum. W ostatnim, czwartym poradniku chcę wam zaprezentować, jak zrobić tak, żeby móc sobie pograć w nasze ukochane Heroesy na telefonie po prostu. Będę wam pokazywał, jak to zrobić na Androidzie, no bo iOS-a, czy jak to się zwie, nie posiadam, raczej się nie zapowiada i z tego, co widziałem, jest trochę więcej zabawy, więc i tak musiałby powstać osobny filmik. No dobra, przede wszystkim zacznijmy od tego, że musicie mieć pełną wersję Heroesów 3 z dodatkami, która no po prostu posiada najnowsze patche, dodatki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście najlepszym wyborem i chyba nawet rekomendowanych przez twórców tej modyfikacji, która umożliwia granie na telefonie, najlepszym wyborem jest no wersja gogowska Heroesów 3, która bardzo często jest na różnorakich promocjach, chyba prawie za każdym razem, więc cena zakupu tej gierki na platformie GOG zazwyczaj oscyluje w okolicach 5-10 zł, więc myślę, że nie będzie problemu. No dobra, jak już macie przygotowane tak jak ja, to będziecie musieli przejść do waszego telefonu i wejść w Google Play. No dobra, może mój głos był troszeczkę inny, bo muszę trochę inaczej nagrywać, ale dobra, jak już macie odpalony wasz Google Play, to wchodzicie w wyszukiwarkę, w wyszukiwarce wpisujecie VCMI, tak samo jak ten mod, który był już dwa razy prezentowany na dwóch poprzednich odcinkach. Tak, VCMI i to jest duże prawdopodobieństwo, że wam nawet wyskoczy VCMI Heroes 3. Nieważne co wybierzecie, kliknijcie i musicie wybrać VCMI na Androida. Instalujecie to. Sama aplikacja nie zajmuje dużo, jak widzicie tam niecałe 30 mega, więc rachu ciachu i będziecie mieli to. Ale jak już się wam pobierze, to nie uruchamiacie. Zamiast tego poszukajcie tam waszą ładowarkę, ten kabel od ładowarki i podłączcie wasz telefon do waszego komputera, żeby móc przesyłać pliki, nie? Dane. Nie tylko zdjęcia, tylko dane. No dobra. To ja teraz zrobię małe przejście. To ja zrobię małe przejście i widzimy się znów na pulpicie komputera. No dobrze, witam was z powrotem na pulpicie. Jak widzicie, podłączyłem mój telefon do komputera. W moim przypadku gry instalują się na pamięci wewnętrznej. No i ja i będziecie musieli poszukać folder o nazwie VCMI. No ale jak dobrze wiecie, każda marka telefonu troszeczkę swoimi prawami się rządzi i nawet jakbym wam podał dokładną ścieżkę folderu z aplikacją, to u was nie będzie to analogiczne. Więc najlepiej po prostu w wyszukiwarce wpisać VCMI, cisnąć Enter. No i tutaj w zależności od stanu waszego kabla, zaśmiecenia telefonu i ogólnie szczęścia, może to troszeczkę zająć, więc ja oczywiście wrócę do was, jak się u mnie już znajdzie poszukiwany folder. No dobra, się udało, więc wyszukało, więc pora teraz jedziemy z koksem. Wyszukaliśmy folder VCMI myślnik data. Tak wam od razu powiem podpowiedź, że czasami jak piszecie samo VCMI, to wam może nie wyszukać, więc trzeba tę nazwę VCMI myślnik data znaleźć. Znaczy wpisać tą nazwę i dopiero wam znajdzie. Jeszcze tam w samej aplikacji będziecie mieli podaną dokładną ścieżkę gry, jak uruchomicie za pierwszym razem waszą aplikację i będziecie mogli z tego korzystać. Albo wam już pokażę, poczekajcie. No i jesteśmy na telefonie. Szukamy naszego zainstalowanego VCMI. No, uruchamiamy.
I za pierwszym razem i tak za dużo nie zrobimy. Jedyne co możemy zrobić, to wybrać język. I widzicie, wyskoczył nam na czerwono paseczek, że brakuje plików z Heroesami 3. I tutaj macie, jakbyście mieli problem ze znalezieniem folderu tej aplikacji na waszym komputerze, to tutaj macie dokładną ścieżkę, nie? Więc zaczynacie od, w moim przypadku to będzie dokładnie pamięć wewnętrzna, Android, data i is.xyz.vecmi, potem są files i potem jest vcmi data, nie? Tutaj macie dokładną ścieżkę, gdzie się zainstalowała aplikacja, więc nawet jak wam na komputerze będzie problem ze znalezieniem, to tutaj macie wszystko bez problemu pokazane. No i wróciliśmy do naszego momentu i teraz tak, otwieracie ten folder vcmi-data i tutaj macie pliczki, tu z tym nic nie robicie. Możliwe, że jak, tak wam jeszcze też podpowiem znowu, że jak pierwszy raz zainstalujecie aplikację, to możliwe, że będziecie mieli pusty folder. To wystarczy, że włączycie aplikację tą na telefonie i ją wyłączycie, to wam te pliki powstaną, więc bez problemu. Nie wiem, od czego to zależy, bo w teorii powinno to za pierwszym razem bez uruchamiania, ale wiecie jak to jest z aplikacjami na telefonie, różnie bywa. Więc dobra, jak już macie ten folder otwarty, to musicie teraz tak, całą zawartość folderu z waszymi oryginalnymi Heroesami 3 kopiujecie i dajecie, ja też jestem, widzę gapa. I dajecie tutaj, kopiujecie do folderu na telefonie, do tego folderu vcmi-data. Robicie wklej i potwierdzacie wszystko. No i tutaj znowu oczywiście w zależności od waszego szczęścia, telefonu, tego kabla, przez który kopiujecie i ogólnie innych paru rzeczy, no troszeczkę może to zająć. I tak wam jeszcze powiem, że nie macie co się przejmować tym 55 minutami, bo naprawdę rzadko jest tak długa ilość, no ale na takie 10-15 minut, w zależności też od waszych sprzętów, telefonu i komputera, w zależności od tego i tego, będzie to się ładowało. Jak widzicie, u mnie już się zmieniło na minutkę i 15 sekund, więc zaraz będę się z wami widział, jak już się skopiuję. No jak widzicie, już mam 5 sekund. Wznowiłem nagrywanie, teraz wyskoczyło 10. Mówię, jakby jest 5 sekund, to kliknę i po prostu jak się włączy nagrywanie, to już będzie po problemie. Już nie będę przerywał. Więc ogólnie jeszcze chwileczkę zaczekamy. No dobra, się skopiowało, tu już możemy zamknąć. Ja sobie przez przypadek wyłączyłem folder, też jestem mądry inaczej. Już przechodzę szybko do folderu, tam gdzie jest zainstalowane te nasze cudo, żeby sprawdzić, czy wszystko skopiowało. Jak widzicie, pliki wszystko się ładnie skopiowały, więc to już sobie możecie zrobić. Macie, jeżeli chodzi o kwestie z komputerem, macie dość. Nie musicie nic więcej robić, możecie odłączyć telefon i tak dalej, i tak dalej. No a ja przechodzę teraz do ekranu aplikacji. No dobrze, znowu tu jesteśmy, znów uruchamiamy vcmi, wybieramy język polski lub tam jaki wolicie. Tutaj widzicie, już nam została gra wyszukana automatycznie, więc w sumie nic nie musimy nawet robić. Tutaj nam nawet widzicie, proponują zestaw modyfikacji na początek, ale oczywiście do tego będziemy mogli przejść bez problemu w każdej chwili, więc możemy zrobić zakąt. Tu tam nam wszystko wczytuje. Ja teraz muszę zobaczyć, czy ja... wiecie, ostatnie moje mody... dobra. Nic, poprzednia ścieżka się nie zrobiła, w sensie ostatnie pliki się nie zapisały, bo ja wtedy miałem na telefonie też trochę modów pobranych. No i macie, jak widzicie, bez problemu wszystko. Jak ogólnie was nic nie interesuje, to polecam wam wyciszyć głos, bo gra naprawdę potrafi dać cudu. Jak was nic nie interesuje, tylko chcecie sobie pograć w Heroesa niezbudowanego i tak dalej, to tylko klikacie uruchom grę.
Ja wyłączyłem głos, no bo ta gra jest głośna nawet na bardzo cichych ustawieniach. No i macie czystego Heroesa 3 z dodatkami. Możecie sobie każdą mapę odpalić, na przykład między młotem a kowadłem. Robimy start. Tu mamy nawet samouczek, jak za pierwszy razem uruchomicie, to pokazuję wam, jak obsługiwać grę na telefonie. Tu nawet widzę, z jakichś sojuszników mam, nawet nie wiedziałem. I widzicie, możecie sobie normalnie grać. Ja bez głosu wam teraz to nagrywam. A to dlatego, ponieważ osobno nagrywamy głos mój i będzie, wiecie, nagrywało się z telefonu, mój mikrofon będzie wyłapywał, więc po prostu chciałem to ominąć. Ale tu wam pokażę, że głos bez problemu działa. Jak słyszycie, bez problemu wszystko jest i możecie sobie zgrać bez tego, bez żadnych przeciwwskazań. No ale tak wam... trzecią podpowiedź dam, że nie ma w tutaj, albo ja nie potrafię przywołać prawego przycisku myszy, tego wiecie, odpowiednika prawego przycisku myszy, więc jak macie słabą pamięć, która co jednostka ile zadawała i co to wszystko znaczyło, no to radzę sobie przypomnieć statystyki różnorakich jednostek, bo możecie mieć brak możliwości podejrzeć sobie, co na przykład wrogi bohater posiada i tak dalej, więc będziecie musieli tak troszeczkę na oko czasem kombinować. Ogólnie jak klikniecie raz, to wam wyskoczy, widzicie na samym dole, na środku jest uczony, a tak samo będzie przy przypadku ilości wrogów, że będzie napisane, że tam mnóstwo, mało, Watacha, Legion, Sfora, no i tak dalej, ale już nie będziecie mogli, na przykład, jak wiecie, wejść na komputer, kliknąć prawym i żeby wam się, wiecie, wyskoczyło to okienko i było taki ten ekran z większą ilością informacji. No to jest minus tego. Ale oprócz tego możecie sobie swobodnie, bez problemu grać. Multik też działa. Macie gorące z przeszła, ale także macie lobby. Musicie tylko wpisać nazwę użytkownika. Konto, nie musicie nawet e-maile podać, tylko nazwę użytkownika i was wywali wtedy do lobby. Będziecie mogli sobie grać ze wszystkimi ludźmi, co mają te same mody lub brak ich zainstalowane, nie? Testowałem z Bracholem, działało nam bez problemu. I tak na 99% będziecie mogli też grać na zasadzie, że ktoś z komputera, a ktoś na telefonie, nie? Ale to na mało testów na tym przeprowadziłem, więc wam nie mogę za tego zagwarantować, ale ogólnie multik działa. I teraz przejdźmy szybko do modyfikacji, które bym wam polecił. Wiecie, tu tak moja klawiatura. Jakbym wam miał coś polecić, jeżeli nie chcecie się bawić z modami, ale byście sobie chcieli, mam to zainstalowane, muszę sprawdzić, bo jest taki specjalny mały modzik, który pozwala... O, a widzę, że tutaj już jest normalnie dodane, bo wtedy w poprzednich wersjach tego nie było, że możecie sobie sojusze na każdej mapie ustawiać, nie? Losowej. Żebyście nie byli podporządkowani ustawieniom mapy, tylko wiecie, możecie sobie wylosować i na przykład z bratem, kochankiem, siostrą, żoną, mężem pograć sobie bez problemu w sojuszu. No dobra. Ogólnie aplikacja działa identycznie jak ta wersja z pecetowską VCMI, czyli po prostu modzika sobie, nie wiem, możecie pobrać, jaki tylko chcecie. Horn of Abyss oraz Przebudzenie Bogów, czyli Ruku Otchłani i Przebudzenie Bogów są, ale w tych okrojonych wersjach, no tak samo jak w wersji pecetowskiej, więc nowe miasta będą chyba na Horn of Abyss, zaraz zobaczymy. Tak mi się zdaje, to chyba pokazywałem. Na przykład wpisujecie nazwę modyfikacji, to wam się będzie pobierało. Jak wam się już tam pobierze, oczywiście nawet jak macie bardzo szybki internet, tak jak ja mam światłowody, to wiecie, telefony i ogólnie aplikacje rządzą się swoimi prawami, więc nie możecie korzystać ze pełnych możliwości. Ogólnie jak już się wam zainstaluje, to możecie na przykład potem podeprzeć, widzicie, w zainstalowanych, będziecie mieli wszystkie wasze modyfikacje, a w aktywnych tak samo, tylko musicie to skasować, tą nazwę. W aktywnych to są te, które włączyliście, a zainstalowane to są wszystkie wraz z nieaktywnymi i tak dalej, i tak dalej. Ech, troszeczkę się przedłuża jak na złość, a już nie będę przerywał nagrywania, no bo nie wiem, jak ta nagrywarka na telefonie tych
rzutu, tych wiecie, ten program nagrywania na telefonie działa. Nie wiem, że jak zaraz bym zrobił pauzę, to bym sobie nie wyłączył, albo jakoś zepsuł to moje tajatałstwo. Więc po prostu będę uważał. Chwileczkę poczekamy, nie? Jakby co, to sobie przerzućcie na pasku czasowym filmiku, nie? Aż będzie gotowe. Jest, mamy 94%, 5, 6, 7, 8, 9 i 100. Teraz instalowanie na szczęście jest szybkie. Ogólnie to ruch odchłani, czyli tam hota i przebudzenie bogów in Wake the God. One są największymi modyfikacjami, więc one najdłużej się pobierają. Jak będziecie chcieli na przykład miasto sobie zainstalować, o, w sumie możemy. Mody. Wszystkie mody. I teraz jakieś miasto. Tutaj się tak ustawiało ładnie. Może tego, no, może tą wersję na kompa jest o wiele prościej. Ale na przykład możecie sobie... tu po prawej widzicie, macie opis modyfikacji. Jeżeli ma język polski, to też będzie napisane. Bym chciał wam to pokazać. Chciałbym wam pokazać ogólnie, jak ten tylko kategorię miasto, ale chyba widzę, że jestem ślepy, nie widzę tej opcji. Gdzieś to się ustawiało. No dobra. Na przykład macie miasto Gai. Widzicie, jest język polski. Też go zainstalujemy. Pobierzemy i zainstalujemy. Te malutkie mody się raz, dwa instalują. Widzicie? Same miasta się bardzo wolno, bardzo szybko ściągają i instalują. Ogólnie możecie sobie tutaj pogrzebać. Na telefonie dostosować do siebie. Tu gdzieś, pamiętam, było AI. Można było ustawić, czy... O, tu są AI. Ogólnie są ustawione takie proste, podstawowe, ale możecie też trochę lepsze ustawić, które potrafią troszeczkę dać, popalić. Oczywiście też można osobno AI na z modów ściągnąć, które są jeszcze lepsze, i tam już naprawdę możecie się troszeczkę zdziwić, jak po latach sobie będziecie chcieli pograć w Heroesa na tym nowym AI. Dobra, aktywny. Wszystkie mody mam zainstalowane, widzicie, Guy, Horn of Abyss i te podstawowe rzeczy uruchamiamy. No i mamy, widzicie, Horn of Abyss, muzyczkę puszczę wam. Jest, wszystko działa. Ogólnie Horn of Abyss jest po polsku, więc się nie stresujcie. To mapę losową zróbmy. Jest możliwość miast. O, jak widzicie, mamy Zatokę oraz ten nowy miasto Guy. Ogólnie... nie ma tego drugiego miasta, wiecie, tej fabryki, czy jak ona miała nazwana po tej największej modyfikacji, Horn of Abyss, bo pamiętajcie, że wersja na Androida jest później aktualizowana, więc może się zdarzyć, że jak będziecie chcieli zagrać z kumplem lub z kumpelą, wiecie, wy na telefonie, na kompie, to może wam się nie zgadzać, bo zawsze pierwszeństwo mają wersję na PC, aktualizacja, a dopiero na Androida, więc tutaj możecie mieć z opóźnionym zapłonem. Ale jak widzicie, mamy Guy, mogę wam zaprezentować, mapa się tu wygeneruje. Widzicie, jest nowe miasto, bez problemu, stylizowane na mrocznych elfów z Heroesów 3. Nawet mamy łebka, który wygląda jak Illidan. No, w sumie zarąbali mu jego imidż. No dobra, i widzicie, Heroesy 3 działają, bez problemu, można sobie posterować. Szybkość oczywiście poruszania się jednostek, wszystko jest w opcjach, możecie tutaj ustawić. Ogólne. To było, o, mapa przygód. Przesuwanie się mapy damy szybciej, poruszanie się bohatera, wrogów damy szybciej, wrócimy. I pyk, widzicie, jest. No dobra, i tyle jeżeli chodzi o pokazanie wam Heroesów 3 na telefonie, jak się rozgrywa, więc... Ogólnie mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że byłem pomocny. Z tej strony był Jakub, a to był filmik poradnikowy, którym pokazuję wam, jak zainstalować i grać sobie w Heroesy 3 na telefonie z systemem Android. Nara!